Polska po prostu jest piękna? Jest piękna, tak. Znaczy, jeśli każdy by siadł, zamknął oczy i przypomniał sobie, co było 20 lat temu, jak zmienił się nasz kraj. Oczywiście pamiętając o tym, że bardzo wiele rzeczy jest do zrobienia, że wciąż są olbrzymie dysproporcje społeczne, że wielu ludzi żyje na granicy ubóstwa czy wręcz nędzy, to jednak Polska zmienia się na lepsze. Odmawiający nam, mamy bardzo duże nazwiska, to jest Donald Tusk, Lech Kaczyński, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, brat Jarosława. Naprawdę, chcieliśmy, żeby ksiądz Rydzyk był w tej książce, ale też nie. Nie chciałem. Ja uważam, że internet jest ważnym medium, potrzebnym i uważam, że trzeba zapłacić ten koszt, jakim są fora, na których ktoś kogoś innego opruwa. No i trudno, to co powiedział Andrzej, no trzeba się z tym pogodzić i po prostu mam prawo wyboru, nie czytam tej części, którą uważam za rynsztok. Korzystam z internetu bardzo dużo. No ale to mam zawsze czyta tę część, gdzie dobrze o nim piszą. Nie. Taka nakładka na Firefoxa powinna być. Szukaj dobrych rzeczy o Morozowskim Sekielskim. Wysyłamy sobie z Andrzejem. Nie. Tych dobrych on mnie nie czyta. On mnie czyta tylko te złe. Coś takiego, że poczucie władzy, sama władza w jakiś sposób deprawuje. I to mnie martwi osobiście, że z roku na rok zamiast te standardy się podnosić, one w najlepszym wypadku są wciąż na jakimś niskim poziomie. I że politycy owszem deklarują poprawę, mówią, że nie popełnią błędów, którzy popełnili poprzednicy, wskazują na jakieś niedociągnięcia, natomiast mija jakiś czas i okazuje się, że jest tak jak było, albo i czasami gorzej. Ja jestem trochę bardziej, a to zawsze tak jest między nami. Andrzej po prostu zna Ryśka. Nie zna Ryśka. Jestem bardziej optymistycznie nastawiony, bo ja uważam, że jednak mimo wszystko po aferze Rywina klasa polityczna się trochę poprawiła. I też po taśmach się trochę poprawiła. Są ostrożniejsi. Pewno te rozmowy się toczą. Spotykają się na cmentarzu. Pewnie się po prostu bardziej kamuflują. Ale no mam też takie wrażenie, że przyzwolenie społeczne, znaczy państwa przyzwolenie, nasze przyzwolenie, czyli ludzi, którzy co 4 lata wrzucają kartkę do urny, na takie zachowania jest mniejsze po prostu i oni sobie z tego zdają sprawę. I dlatego się inaczej zachowują. Oczywiście jest ciągle dysproporcja między tym, jak polityk się zachowuje przed kamerami, a między tym, jak się zachowuje prywatnie. Jest coraz piękniejsza i ja uważam, że mamy wszyscy powody do dumy. Nawet jeśli na co dzień wiele rzeczy nam się nie podoba i na co dzień narzekamy. To zresztą wychodzi z tej naszej książki. Jak rozmawiamy ze wszystkimi ludźmi, którzy się polityką, bo ta książka była tak pomyślana, że to są rozmowy z ludźmi, którzy się polityką na co dzień nie zajmują, ale rozmawiamy z nimi o polityce. I oni mają bardzo złe zdanie o klasie politycznej. Ale na koniec każdy z nich przyznaje, że jednak Polska się zmieniła na lepsze przez te 20 lat. A to znaczy, no na Boga, że bez tych polityków by się to nie udało. Znaczy, oczywiście można powiedzieć, że udało się pomimo ich. Pomimo, tak. Prawda? Ale to tak do końca nie jest. Udało się też z nimi. Nie jestem z tym. Boję się tego, co powie Andrzej. On zawsze coś wypali, więc... Ale nie jest to tak zwana dieta cud, tak? Czyli, że będzie cud jak schudne i tak dalej. On już schudł straszliwie od wakacji, naprawdę. Okej, to później wymienimy przepisy. Tak mniej więcej o jednego Morozowskiego zlecił.